Dobry rzut. O kurwa, to naprawdę jest wąż. Czyli to jest ta scena z tym wężem. Kurwa. Rzeżucha, wiem, kurwa, już idę po twoją rzeżuchę. Idę po rzeżuchę, gdzie w God of War. To już jest czwarty odcinek tej przekozackiej serii, przenajlepszej, kurwa. Patrzcie na to, co tutaj jest, kurwa. Jak tu jest pięknie, ja pierdolę, mało dupa nie pęknie. Gdzie jest rzeżucha? Rzeżucha, ryby tu. Tutaj są ryby, hu. Ona powiedziała gdzieś za domem, ja, kurwa. Żebym ja wiedział, jak ta... O, tu coś jest. Lubię ją, wiesz, mieszka pod wielkim żółwiem. Co ty? Zbyt otwarcie z nią rozmawiasz. Dokładnie. Nie wiemy, czy można jej ufać. To prawda. Nie chciała nas zabić. Jeszcze. Chciałem to samo powiedzieć. Jeszcze. I co, ta rzeżucha, kurwa, pomoże temu, kurwa, knurowi? Ale ten żółw to jest mistrzostwo świata, kurwa. Mistrzostwo jebaniutkiego świata. Ona mi powiedziała, gdzie jest ta rzeżucha, ale kurwa, zapomniałem. A pewnie tu jest, co? Gdzieś. Tu jest. To jest rzeżucha? Naprawdę to jest, kurwa, rzeżucha? Ona tak wygląda? Ja myślałem, że rzeżucha wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inną rzeżuchę mieliśmy na lekcjach, moja droga panno. Mam tę twoją obsraną rzeżuchę, masz. Rzeżucha, dobrze. Masz czerwony korzeń? Chłopiec go szuka. Może przydałaby mu się pomoc. Proszę, bez obu składników maść nie zadziała. Ja pierdolę. No, Kratos też wyraził swój entuzjazm, taki jak mój. Możesz mi pomóc? Nie mogę go wyrwać. Serio, nie możesz wyrwać jakiejś innej jebanej rzeczy? Może tym. Zgubiłeś go. Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go... Zgubiłeś go. Będę go teraz lepiej pilnował. Ale pochmurny jest ten Kratos, ale kurwa, ona prosiła o czerwony korzeń, a nie czerwoną łodygę, kurwa. Wróć do wiedźmy. No takie wiedźmy to ja lubię, kurwa, panowie, panie, powiem wam. Musi tak otwierać drzwi, tak trzaskać nimi, kurwa. Masz, zanieś jej rzeżuchę. Ach, dokładnie tego potrzebuję. Tak to robi, tak? Brzydkie te pyłki, to co się unosi. Przeżyje. Takie, kurwa, kwadraty. Więc wyruszamy. Chwilę. Co chwilę? Chcę wam podziękować. W jaki sposób? Jedzeniem? O nie! Co? Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. Kurwa, jakie spojrzenie ma Kratos, ja pierdolę. Luina. Ale kurwa, mistrz jest z tego Kratosa. To prawie jakby się całował z nią. Młody. Emily. Wow. Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Zajebiście. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. No kurwa, nieźle. Spotkamy się jeszcze? Na pewno. Jeśli będziecie tego chcieli. No, a teraz ruszajcie. Ja tam chcę. Chodź, chłopcze. Dzięki. Nie podziękował jej, tylko... nawet gbur taki z tego Kratosa. No ale dobra, trochę go rozumiem. Kompas Wiedźmy. Zdobywasz Kompas Wiedźmy. Kompas znajduje się u góry ekranu i wskazuje twój następny cel. Weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie.
No dobra, spoko. O, w końcu wytłumaczone jest to, dlaczego się pojawia takie coś, kurwa, na minimapce, czy tam w tym kompasie. No fajnie, że widzisz łódź. A ja widzę tutaj, mój drogi, kosztowności. O, można ich wyjebać do wody ładnie. No dobra, to mi się podoba. Jest. Kratos, ty twardzielu, kurwa, jebaniutki. No co, odblokowała nam się tu skrzynia. Proszę bardzo. Zbieramy wszystko. Kurwa, cały czas na kwadracie próbuje atakować. Takie już zboczenie. Dobrze, ja to kurwa prowadzę, czy nie? Nie mam bladego pojęcia. Dobrze to prowadzę. Dotykaj wody. Czemu? Wiesz, co jest pod powierzchnią? Nie. Nic nie widać. Więc nie dotykaj wody. Co to kurwa jest? Jest problem, to nam niestety nie ułatwi nic. Ciekawe, o co chodzi. No dobra, na razie się powspinajmy tutaj. Co to jest, kurwa? Musimy w jakiś sposób powrotu na powierzchnię. Co to za gówno było? Rozglądaj się. Tego nie, niestety. Niestety tego nie uda mi się rozjebać. Może nie mogliśmy przejść gdzieś wcześniej, ale teraz możemy. Co ty nie powiesz, kurwa? Dobra, tu jest kolejna skrzynia, w której coś będzie cię cennego. Dosyć duża, więc musi tam coś być zajebistego. Co to jest? Talizmanowe są, zapewnia przepływ zdrowia. Ale do czego to? To jako run? Czy co? A, okej. Okay. Zapewnia przepływ. No dobra. No widzę, jest łódka, fajnie. Ja muszę wszystko rozjebać niestety. Taki jestem Kratos. A jak się tam dostać? Mogę tą łódką? Teraz szybko dotrzemy do góry. Ta? Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. Albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to... Kurwa, ty Kratos, super. Ty masz uczucia. No co ty, człowieku? Znaczy Bogu, co ty, Bogu? Ja chyba płynę w złą stronę, tak mi się wydaje. No dobra, to popłyniemy tędy, no. Tam, gdzie teoretycznie powinniśmy płynąć. Muszę olać tam te, kurwa, skarby wszystkie, które tam na nas czekały. Niech obleje nas woda. Ha, ha, ha! Jesteśmy mokrzy!
Jesteśmy tak blisko. Wpływamy na morską wodę. No niby blisko, a jednak w chuj daleko. Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie cuchnie. Rybami, mój drogi, rybami. Przyzwyczaj się, jeżeli chcesz być z dziewczyną jakąś kiedyś. Spójrz tam. Skellige. Tak. Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o bogach. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O. Brzmi jak Baldur. Baldur. Tak myślałem, że to Baldur, kurwa! Na Ifrigi. A od niej. Czyli to był Baldur, tak kurwa! Czemu pytasz? Ej, tam jest wąż jakiś. Widzicie, kurwa, to cielsko tutaj? Tam, na, tam gdzie jest góra. Czy to jest... Kurwa, jak się ten wąż... Njordnung, kurwa! Syn Lokiego w każdym razie. Tu jest ta góra. Okej. Okay. Tam coś jest rzeczywiście. Nildhorg, kurwa, no nie mogę sobie przypomnieć, jak się ten wąż nazywał, ale... Z tego co pamiętam, on był w demie. Znaczy w sensie w demie, no. W teaserze. I on nie lubił za bardzo bogów. Widzę runy na jego piersi. Ale no to nie czytaj. Mogę ich odczytać. Jak kurwa? A teraz możesz? Napisano, poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Cradle of Field. Dla ciebie to nie będzie problem. Bo wróci. Zrobisz to? Dobry rzut. Nie wra... Topór nie powrócił. O kurwa, to naprawdę jest wąż. Czyli to jest ta scena z tym wężem. Kurwa, ale zajebiście. To jest wąż oplatający Midgar. Syn Lokiego i olbrzymki. Tak samo Hel i Fenrir. Gdzie my jesteśmy? To jest. O kurwa mać! Ja pierdolę, jaki on jest wielki! Naprawdę jest super. Ale akcja, kurwa. Tak, podobno jest przyjazny. Naprawdę? Nie wiem. Podobno jest przyjazny. Ja jebie. Czekaj, tam w oddali jest wrak statku, widzisz? I ten posąg Thora, tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. O kurwa. A, dlatego tam nie było tej plaży, widzisz? A tam jest góra, spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do Złotej Świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu, to dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. To co, mam tam iść? Płynąć? Najpierw płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Ja jest pierdolę, tak wielki, no jest. Zata cały świat i pożera własny ogon. Ouroboros. No nie wiem, wyglądał na ogromnego. Doki na mapie. Dok Wyspa Śmierci. Dok Żelazna Zatoka, sklep Rzeczna Przełęcz, to mamy opierdolone, tak? Tu jest ten
Ten... tamten? Tu jest wąż. No powiem wam, że kurwa jest to niezłe, jest to mega niezłe. I co, tu powinniśmy pójść, tak? Kratos, tu jesteśmy. Możemy oczywiście do innych doków pójść. A zniknęły nam te doki. Nie, nie, nie. Region Wybrzeże 9. Świątynia Tyra. Kurwa. No dobra. Dawaj, tutaj płyniemy najpierw. Jak sądzisz, God of War ma właśnie to, że to jest... Robi takie mega rzeczy. Aha. Chyba nie działa. No, co ty nie powiesz? Mały. Okej, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakimś... Tu jest droga do góry? Na to wygląda. Idziemy tędy? Nie, jeśli to nie brodaty gmur i jego szczeniak. Sklepikarz. Mam coś fajnego. Bro? Ale jak ty... Nie, twój zasrany interes. A teraz właśnie mam coś dla was. On jest jak tylko ten. Nie próbujcie czaić się na moje miejsce. Byłem tu pierwszy. On jest 100% jak... Sprzedawca z Resident Evil 4, który się pojawiał nagle... Jak myślisz, czego chce? Nie wiadomo po co. Na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni. Będą się zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. Zobaczycie. Chwila. Nie pogadamy z Brokiem? Dobra, pogadamy cicho, kurwa. Chwila. Wszędzie ci się tak śpieszy? Eś. Eś. No, mogę z tobą pogadać, czy nie? Co to, kurwa? Run? Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi Yggdrasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie... Aha, dobra, czyli kamienie szybkiego powrotu, dobra. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. A dlatego to jest centrala. Pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy. Ze ścieżki nakreślonej przez tych, przez twórców. Dobra. Okej, co słychać? Ulepszenia pancerza. Ulepsz lewiatana, nie mogę. Ulepsz szpona, nie mogę. Kołczan szpona. Ulepsz, nie wiem czy chcę ulepszyć. Tułów. O, mogę. Dojebałem, kurwa. Dobra, wracamy. Talizman. A nie mogę, mam za mało złota. Srebra. Nie mam pyłu światów. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tułów. Tunika zbuja, pierdolę. Ręce. Ło. Kupujemy? Kupujemy, kurwa. Teraz idź ją zarysować. Dobra. Biodra. Kurwa. Drogie. Pancerz. Nie, jemu nie, moje, nie możemy. Rękojeść topora. To są tak drogie rzeczy, kurwa. A talizman. Drogo. Zaklęcia. Nie wiem, na czym to polega. Sprzedaj. To bardzo dobra okazja. Dobra, maski sprzedane. Kurwa, coś bym jeszcze sprzedał. Ale nie mogę już. No dobra, dobra. Szczęścia bo, życzę. Bo chciałbym chłopcu, kurwa, podwyższyć też pancerz. Dobra, i tu możemy przejść.
jakbyśmy chcieli. Jak nacisnę tu, to co się stanie? Mhm. No dobra, nie potrzebuję tego, dobra. Jak mam się tam dostać? Nie mogę nijak się, kurwa, tutaj dostać. No dobra, tutaj jest sklep Broka w każdym razie, to wiemy. My idziemy do wieży. Kurwa, no nie wierzę. Tu coś zrobimy? Nie. Jest gęsto, kurwa. Jest tu naprawdę zajebiście duży teren. Nie spodziewałem się aż tak dużego. Myślałem, że to będzie bardziej jednak zamknięty świat, a mimo wszystko jest dosyć otwarty. Spotkanie z tym wężem niesamowite. Szkoda tylko, że nic z niego nie wyniknęło jakiegoś. Co jest? To jest zagadka jakaś. Synek! Jak pragnę zdrowia, synek! Tu? O, z tej strony trzeba podejść. To jest winda. Co to jest? Róg. Róg. To jego koniec. O kurwa. Możemy zadąć? Nie wiedząc, co się stanie? Zazwyczaj wciskamy każdy przycisk i szarpiemy za wszystkie. To prawda. Możemy przewidzieć, co się stanie. To coś zupełnie innego. Musisz nabrać dobrych nawyków. Wiedziałem. Jednak dmiemy w róg. Nie. Sprawdzamy twoją determinację. Jestem zdeterminowany. Kratos, kurwa, dmij w ten jebany róg. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Ach, kurwa. Szkoda, szkoda, bo chciałem dąć w ten róg. Jestem ciekaw, kurwa, co to jest, no. Dobra. Lecimy tutaj. Zaawansowana walka Artus nabrał pewność siebie, walce będzie teraz mogła atakując wrogów, kiedy należy. Na lewo. Ała! O nie, kurwa, ten wybuch jest niedobry dla mnie. Możliwe, że ta wieża doprowadzi nas do góry. Mówisz? Dobra, trochę zjebałem, powiem wam. Trochę dałem się ponieść emocjom. Dobra, czytaj to. Nie znam tych run. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. Aha. Tych też nie znasz. Co to jest, kurwa, tutaj po tej stronie? Winda, okej. Okay. Powinniśmy iść gdzie indziej, no ale dobra, idziemy tutaj. Zobaczymy, gdzie nas ta winda zawiezie. Ona zawozi nas tu. Maska? Nie, srebro. Zawiezła nas tu, żebyśmy łódką gdzieś popłynęli, ewentualnie. Ale możemy mieć na to wyjebane. I pojedziemy w drugą mańkę. Na razie idźmy zgodnie z planem. Tak mi się wydaje, że tutaj w tym wypadku akurat podążanie za planem będzie najbardziej wskazane. Znaleziono nowy dok. To jest ta wieża strażnicza. Okej. Dobra, możemy spróbować tutaj coś zrobić. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Przez tę wieżę strażniczą.
Co jest? Wow, 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 coś się pojebało w grze troszeczkę. Jakiś błąd mały wyskoczył. Ła, kurwa! Haha, zajebiste jest to, jak ich tyłem zapierdalam, jak bumerang. Dobra, co to za zwój, co? Czytaj. To chyba jakiś rysunek. Może mapa? O! To jest to mapa skarbów! Co ty pierdolisz, młody? Tak jest. Dziękuję bardzo. Co jest tam na górze? Na górze róże, wiadomo. Co mamy? Jabłko, czyli będziemy zwiększali swoją moc. Aha, nie wezmę tego, tak, dopóki się to... okej. Okay. Nowy zestaw artefaktów, opuścić statek. Powiedzmy, że cenny, no. Dobra, młody. Wspinasz się tutaj. Dawaj, dawaj. No. No co jest, kurwa? Czemu się młody nie chce wspiąć? O czym ty, kurwa, mówisz, że co będzie cenne? Czemu nic się tu nie dzieje? Halo? Proszę państwa. Na co się tak gapisz, kurwa? Mam tu iść? Nie, no tu nie pójdę. Przecież tu nic więcej nie ma, ej. Musisz mi zrzucić to, kurwa. Ja cię powinienem tu podsadzić. O co jest, kurwa, grane? Jest fajnie. To teraz chodź tu. No chodź, chodź. No i nic, kurwa, i on dalej swoje. No, słuchajcie, nie wiem jak to zrobić, żeby on mi tu wlazł. Nie mam bladego pojęcia. Nie, za żadne skarby tak nie zrobi. Dobra. Ojcze, spójrz w górę. No gdzie? No patrzę w górę i co? No i co, że spojrzałem w górę, kurwa, i co się stało? Bo nie kumam cię, kurwa, młody. To ty tu spójrz w górę, chodź. Gdzie ty się, kurwa, patrzysz? Ja pierdolę. Dobra.
No już popatrzyłem, kurwa, aż nadto w górę, no młody, ja nie wiem, gdzie ty patrzysz. O chuj ci chodzi, kurwa, co tu się dzieje, ja stąd spierdalam po prostu, nara. Lala, bierz ten aparat i spierdalaj, nara. Co ten fokus odwala? Ten fokus oszalał i ja się nim nie jaram, to palant. Dobra, wskakuj. Dobra. Wbijamy tutaj, proszę bardzo. Otwieram tę bramę o tak. O kurwa. O kurwa, co to jest? Ała, kurwa! Nie wiem czemu użyłem tego gównianego tego, ale niestety użyłem. Dawaj. Mamy tutaj ten kolejny ołtarz. Jest kolejny. Hehe, cycki. Patrz, to wąż świata. Jest większy niż myślałem. Nidhogg, nie o, pamiętam jak się nazywa. Dziabnął Tora. Albo dziabnie. Chyba. Dziabnął, ma dwie rany. Ma dwie rany, zdecydowanie. To bardzo nie działa tutaj, kurwa. Nie odczytam ich. Ja pierdolę, to co ty odczytasz, młody, kurwa? Tu? Nie odczytam ich. O, młody, nie wkurwiaj mnie nawet. Co to? Strasznie cuchnie. Trucizna. Okej, dobra, tak można było te trucizny rozjebać. Całkiem sprytny pomysł na rozprzestrzenianie trucizny. Dobra, dawaj. Gdzie tu wejdziemy? Co z powrotem tam? Aha. A ja nie chcę. No ale dobra, już skoro weszliśmy. Ja chcę tutaj. Nie ma co nawet tego wbijać tutaj. Co się stało? Gdzie on jest? O tak, kurwa. Wurmobójca. No dobra, zajebiście. Powiem wam, że walka wyszła mi dosyć wybornie. Dobra, tylko na razie nie łykajmy tego, kurwa. Co to jest? Ty, młody, to odczytasz, kurwa, czy co? Czy co ja mam, kurwa, z tym zrobić? Czy mam się wspinać po prostu? Wspinać się, no dobra. Nie mam pojęcia, co to jest. Co to było? Nie wiem. Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie plugawe pale. Plugawe pale? Pokazała mi, jak je neutralizować. Co? Zabawne, że dałeś jej ci czegoś nauczyć. Tak. Bardzo zabawne. Nie, to nic nie daje. Próbuję, ale jednak nie wychodzi. Odkryto obszar. Przedgórze. Rany. No. Ale tu mgliście. Tak jest, żeby deweloperzy mogli łatwiej to, programiści w sensie, mogli sobie łatwiej znowu poradzić. Krasnolud. Powinniśmy... Nie, szkoda na niego czasu. Przepraszam, ale...
Skąd masz ten topór? Jesteś bratem tamtego. Nie będę się sprzeczał, ale znam to ostrze. To jedno z naszych, ale nie zrobiliśmy go dla ciebie. O, już nie jesteś takim cwaniakiem jak brat. Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, dla której je zrobiliśmy, no cóż, bardzo ją lubię i byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że... Coś jej zrobiliście? Odważny jest. Mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Odważny skurwiel. Fej nie żyje. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką. Bardzo fajny głos ma ten krasnolud, ten polski. Dobrze. Tak, zajmę się usprawnieniem topora. Ja wcale nie chcę. Ale nikt cię o to nie prosił. Właśnie. To prawda, ale znając twoją matkę, na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Ciekawe, jak on się nazywa. Tam jest druga połowa znaku. Ten niebieski to twój brat. O kurwa, jaki Kratos jest skurwielem. Chociaż ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się. Ten niebieski. Przysięgam na Freję. O jejejeje. Kuj, skurwysyn. Nie usuwaj jego pracy. Tylko ją ulepsz. Dobrze, ale czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść się z... Nie. Brudna. No dobrze. Po prostu... Pojebany krasnolud. Ale Kratos jest wielkim... Kurwa chujem. Nad czym pracujesz? To... Zwe to przesuwaczem nieba. Ta góra to... prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Gdy je wydobędę... Będę je musiał jakoś znieść. Wiesz, jak to naprawić? Nie mam bladego pojęcia. Co jest? Zrobię, co tylko wam trzeba. Dobra. Kamienie wskrzeszenia albo po śmierci. Zwykły kamień wskrzeszenia. No dobra, kup. Okej. Pierdolę. Artefakty, sprzedaj wszystko. Warto mieć to pod ręką. Chyba. Zapraszam ponownie. No dobra, dzięki za kamień wskrzeszenia. Jakby co, kurwa, mogę wrócić na pole bitwy. Bardzo mnie to cieszy, że ten kamień mnie wskrzesi. Tu coś jest? Przygotuj się! Co to za pojebani ludzie? Kurwa, jak uciekł. Ała kurwa! Ała kurwa! No dawaj. Ale go rozjebałem.
Dobra, załatwiony. Wszyscy załatwieni? Nie, nie wszyscy. Kto jeszcze? Gdzie we mnie napierdalasz gnoju? Nie wiem, gdzie on jest. Kurwa. Powiem wam, że jest grubo. Jest grubiutko. Skąd on do mnie napierdala? Dobra, już widzę. Przygotuj się. Dziękuję. To już chyba pozamiatane, to chyba wszyscy. No nie może być ich więcej. Tu nic nie ma. Trochę mnie kurwa... Napsuli mi zdrowia. Aha. Dobra, czekajcie. Musimy ustawić tak, żeby były. Dobra, jedna jest ustawiona. Druga ustawiona. To została trzecia. Runa. Jaka tu będzie runa? A nie, kurwa. Fala albo takie B. Boczna fala albo B. Dobra, niech będzie boczna fala. Tu musimy znaleźć teraz ostatnią. Tu coś jest, ale to za chwilę, moi drodzy, za chwilę. Kurwa, tu jest identycznie jak kurwa w Hellblade. Co jest, kurwa? To ja już nie kapuję, kurwa, w takim razie, o co chodzi? A jak tutaj jebnę tym, to co? Coś się zmieniło? Tak jest, teraz B zostało samo. No dobra, muszę znaleźć jeszcze jeden taki, kurwa. Jeden jest tu. Jeden jest tu. Gdzie możesz być, kurwa? Nie wiem, czy widziałem jakiś po drodze, czy nie. Tu jest. Teraz powinno być dobrze, prawda? Tak jest! Haha! Zagadka rozwiązana! Dziękuję bardzo. Róg krwistego miodu. Już mam 2 na 3. Dobra, młody, my idziemy tutaj, tak? Chociaż ten kołowrotek jeszcze mnie zastanawia. Czy tutaj czegoś nie poszczupać? Nie dotykaj! Wciąż to naprawia! Dobra, dobra, kurwa. Głupiły sol. Co jest z tobą nie tak? Serio tak do mnie mówisz, kurwa? Nie mogę otworzyć tych rzeczy. No ni chuja. To nie działa na ten topór. Chodź, młody, pójdziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Dawaj tutaj.
Dawaj do tej szczeliny. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Owszem. Czy góra do nas? Gdzie ona spierdoliła? My idziemy w przeciwną stronę. Ale zaraz do niej dojdziemy. Tu nic nie ma. Wartego naszej uwagi. Tu coś jest, ale... No my z tym nic nie zrobimy w tym momencie. Okej. Ubiory się nie poddają! Ustrzel ją, chłopcze! Ała, kurwa! O kurwa, nie chciałem! No dobra. Rozjebałem ją. Nic to nie dało jakiegoś szczególnego, kurwa, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy iść tu. Kurwa, dobra, pójdź, chodźmy tutaj. O, a to co? No chuj, to nie wiadomo, co to jest. To pewnie są rzeczy, które po ponownym jakby przechodzeniu gry, czy po backtrackingu będzie można sobie pozgarniać. Tu jest mroźnie. Czekaj, wracamy tam jednak. Wiem, młody, kurwa, już się młody wkurwia, bo on by chciał pewnie jak najszybciej. Ja też bym chciał jak najszybciej, ale czekajcie. Jestem ciekaw, co jest w tej jaskini. Oprócz dwóch orzeszków pini. Tu jest to lustro, którego dotknę i nic się nie stanie, prawda? Przez niej nie przejdziemy. Jest tu strasznie dużo rzeczy właśnie, do których nie mogę... No właśnie, nie mogę przejść ich z jakiegoś tam powodu. Ten motyw jest fajny. Wbijamy na górę. Myślisz, że teraz pod koniec naszej wyprawy mógłbym ją ponieść? Co? Mówiłem, że nie. A, czemu? Że mamy prochy. Dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? Co ty nie pij? Znałem ją lepiej. Ty no nie. Polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. Te wizki są jakieś chore! Lepiej w to nie właśnie. Dobra, wilk jeden zajebany. Dobra, zajebani. Co to było, kurwa? Aha, on tak wybucha, zapomniałem. Wysadzę wszystkie skurwysyny. No dobra, wysadziłem je i co? Co mi to dało? No niewiele. Aha, a jakby to tu zrobić? Może tak? Czekajcie. Najpierw to sobie otwórzmy. Dawaj, kurwa, sakiewkę jakąś. Magiczne ramienniki. To sobie później wyekwipujemy. Kurwa, mać. Jak to zrobić tutaj? A, na przykład tak. Okej, rozwaliliśmy to. I co teraz? Tak, dobra.
Zajebiście, tak się rozwiązuje, kurwa, zadania. Proszę bardzo, szarża białego niedźwiedzia, szybki runiczny atak. Później to wszystko sobie będziemy ekwipować. No a teraz co? A, po prostu muszę to przesunąć, tak? Ale ten Kratos jest kurwa silny. Oż w dupę, kurwa mać! Co to jest za małpiszon, kur... O kurwa! Skąd się taka afa wzięła tam? Jak go ugryzł! Oż kurwa, jak go Kratos zapierdolił jednym uderzeniem topora. A, okej, jest was więcej? Nie, dobra, to tylko te gnoje. Ten też się podnosi jednak. On jak troll, kurwa. Kurwa mać. Nie wiem, czy najpierw ich zabijać, czy nie. Kurwa mać. Kurwa jebańcze! Ała, kurwa, wiedziałem, żeby uważać. Ała, kurwy! Dobrze. Ła, kurwa! No dawaj. Kurwa mać! Kurwa mać! Małpo! Kurwa! Tak jest! Kurwa! Oj, zaraz umieram! Kurwa mać, przypływ zdrowia! Dawaj! Czy mi się uda, czy raczej nie, kurwa? Tak jest, kurwa! Rozjebany małpiszon! To jest ogr, kurwa! O kurwa, ale go dojechałem! Nie mogę ryzykować, kurwa stary. Dobra, gin. Dostałem coś. Symbol prawdy, zaklęcie. Mroźny płomień. Okej. Wow. Przebudzenie Lewiatana. Dostępne ulepszenie topora. Zajebiście, powiem wam, że to było kurwa naprawdę mega
I skoro takie było mega, to musimy na tym skończyć. Tyle. Tyle mogę wam powiedzieć. Dzięki wielkie, że byliście. Zostawcie suba, łapkę. God of War jest piękne. Pa!